Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i znowu jesteśmy w Kotorze, tak. Dawno nie było Kotora, ale postanowiłem sobie znowu go nagrać. Co mieliśmy zrobić? Właśnie, pojedynek z Bendakiem, bo jesteśmy już tutaj oficjalnym takim mistrzem areny, ale takim prawdziwym, ja tak powiem, mistrzem jest Bendak Starkler, z którym się zaraz spróbujemy zgadać, jak go znajdę. Niklos, o, jest Bendak. Nie ma sprawy. Tak, czyli wszystko się uda, tylko musimy się bawić za jakiś czas. Aby już wiem jeszcze do Ayura powiedzieć, że będzie walka z Bendakiem. Opuść kantynę i wróć później. I zaraz zobaczę, czy da się wyjść z kantyny i wrócić. Zobaczymy. Aha, oczywiście. No, kart. Gdzie ja jestem? No, biegnę. No nie, Bastila za szybko biega, oni się gubią. Dzisiaj właśnie sobie pobijemy Bendaka i może już ruszymy do bazy Sithów. Jak wszystko wypali. Dobra, idziemy zobaczyć, czy już możemy wziąć udział w walce. W ogóle i tak trzeba by nas trochę wyleczyć. I zobaczyć, jak tam broń i tak dalej. No gdzie wy zaś jesteście? Ja nie mogę. No, zbagowali się, bo czemu by nie? Idioci. No niestety, to jest pierwsza część tej gry i no, zdarzają się jeszcze takie błędy. Powinno się udać wszystko ładnie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Pancerz wojskowy mamy ten dobry. No dobra. Żadnych szczepów nie możemy. Zapiszemy sobie na jedynce. Zobaczymy, czy możemy rozpocząć. Może to nie w porządku, zabierz lepiej pieniędzy. Rozpocznijmy pojedynek. Jestem gotów. Ta, przyjdzie, ale jak zginę, to nie przyjdę, tak? Ten years. Death match, tak. Tak, begin. Otrzymano punkty ciemnej strony, niestety, ale olać to. Dobra, musimy tutaj. On też zacznie rzucać w nas granatami.
Kryobanowy. Nie wiem, co tu będzie dobre, powiem wam szczerze. Dobra, rzucimy kryobanowy. I przygotujemy odłamkowe, ale nie wiem, czy go użyjemy. Nie użyjemy. Aj! Ale dobra, pięknie, o to chodziło. Dobra, tarcza. Pakiet medyczny. I do ataku. Zaawansowany, gotowy. Ojojoj. Szykuje się niezła zabawa. O, dobra. Nieźle mu walnęliśmy. Broń się, broń się. Dobra, i musimy te. O, ale nas tłucze w ogóle. Nawet się prawie bym się zagapił. Ło! Niech to szlak. No, dawaj, dawaj, dawaj. No, jeszcze jakieś jedno kombo, no. No weź się skup. Jest! Pięknie. 750 doświadczenia. Is dead. Najlepszy tam wojownik na arenie Taris, powiedział właściwie dosłownie, coś takiego. Piękne, lecimy po nasze pieniądze. Po hajs się musi zgadzać. Wiem, jestem chodzącą legendą. Cieszę się, że ci się podobała. Chyba zasługuje na coś więcej niż na znalezienie życia. Tak! Dostaliśmy 900 kredytów i pistolet Bendaka i możemy sobie podnieść level. Przyda nam się wyper... Aha, nie możemy perswazję, to w leczenie rad damy jeden punkcik. Co by sobie tutaj dać? Dobra, damy sobie tutaj w... O, trafienie krytyczne się przyda. I Bastilla mogłaby nas trochę wyleczyć. Aha, zapomniałem, że nas uleczyło zwiększenie poziomu. Zapisujemy oczywiście szybciutko na dwójeczce. Możemy ruszać. Teraz ruszymy do bazy Sithów. Nie ma co na, nie ma na co czekać. Raczej nie, nie, może zdążymy w tym odcinku w sumie. Nie chcę go robić zbyt długiego, bo dawno nie było. Też niestety widzę, że te odcinki są trochę mniej popularne od tych poprzednich, od innych typu tam Assassin's Creed'a i takich tam rzeczy, ale jest to bardzo fajna gra, liczę, że wam się też jednak w końcu spodoba. Damy mu w odwagę, niech ma więcej życia. Wiem, że trochę ta gra się wydaje taka, no, mało ambitna albo coś. Aha, nie mamy jeszcze robota. Dobra, zmiana planu. Jeszcze musimy iść po droida, który nam otworzy bramę. Może drzwi do... Zapomniałem o tym. Bo ja ten odcinek nagrywam drugi raz, bo... Próbowałem go nagrać tydzień temu. Zresztą wam w ogóle zapowiedziałem, że ona będzie, że ten odcinek będzie tydzień temu. Ale źle nagrałem, bo nagrywam w ogóle ten odcinek o nowym programem i źle sobie go ustawiłem wtedy. I mi nie nagrał się... Dźwięk z mikrofonu chyba. Tak, dźwięk z mikrofonu mi się nie nagrał. Bo nie zauważyłem, że mam zły mikrofon domyślny ustawiony. No, mniejsza, w każdym razie nie udało mi się. Aha. Fair enough, but
I've seen you Jedi in action. There's no way those thugs could have stood a chance against your lightsaber. My lightsaber was misplaced. I couldn't find it after the crash. I looked everywhere in that pod. The Vulkers came and overwhelmed me even as I was searching for my weapon. Wait, let me get this straight. You lost your lightsaber? I mean, isn't that a violation of some kind of Jedi code or something? To jest właśnie śmieszne. Tylu Jedi jest w galaktyce, ale akurat musiałem trafić na kogoś tak rozgarniętego. Roztargnionego, a co ja powiedziałem? Rozgarniętego, fajnie. Daj spokój, kartamy. Tej kart się ewidentnie naśmiewa z Bastilii. Nie spełniają tym swoich pamiętnikach, to jest super. Nie muszę znać każdego szczegółu, no pewnie. Północne górne miasto. Idziemy do sklepu z robotami takiej twilkanki. Blok mieszkalny, tutaj, nie, do dolnego miasta jest sklep z robotami. Dziecko, o, w ogóle, przeskoczyli nagle. Znowu! Nie. Będę to troszkę przewijał, jakbyście jak nie zdążyli przeczytać sobie, stopujcie. To znaczy? Piękny rzut kamery. We did not abandon you, but the council were not about to. Revan and Malak offered a quicker answer, and the Republic chose to walk. You asked me if I think things could have been different. I know they could have. Yeah, right, and every single one of them is speaking. No chodź się. Jeśli zaś tam gdzieś zbagują i potem będę ich szukał. No jacy idioci, ja nie mogę. I zaś rozmowa, no. Saula, tak. Saul Karat. Saul Karat is the commander of the entire... Saul was my... Saul approached me before he left. I know now that he was trying to recruit me into the Sith. Saul was my mentor. He led us to so many victories. I couldn't conceive of it. He couldn't be serious. I remember waking up as the first of the Sith bombers snuck past our defense. I mean, I could have stopped him. I could have stopped it all. I blame Saul, not myself. I was stupid and I ignored the danger. I fought Saul for years now, and if I ever catch up to him, he will regret. To okropne, tak mi ciebie szkoda. No, no, it's not. But I don't want to talk. Oczywiście nie chcę rozmawiać, bo czemu? Czekajcie, gdzie ja znam? Aha, Bastila jest tutaj. Czemu oni się tak muszą bagować, nie? I co chwilę rozmowy? No nie umiem przejść 5 metrów bez rozmowy. No ale trudno. Damy radę. I do sklepiku. Niekompletny robot. W jakiej mamy postawę? No taką średnią, ale... O, 2000 kredytów, a ja nie mam tyle. Albo Dawid da mnie ten sklep na zawsze. Chyba dostanie mieć jedną stronę, ale ja nie mam nawet 2000 kredytów, więc nie mam trochę wyboru. Tak, no, nie... Trzeba się z tym pogodzić, a dobra, C3. T3M4, ten robocik jest taki bardzo charakterystyczny. On towarzyszy nam przez całą grę. Również też w drugiej części gry jest taki symbol, coś jak R2D2, rozumiecie? R2D2 też jest we wszystkich częściach Star Warsów. Też chcieli mieć takiego droida. Tam będzie baza Sithów i ją może otworzyć. O, to są właśnie myśliwce Sithów, tak zresztą, tak dla ciekawostki. Dobra, napatrzyliśmy się.
ten alarm. Tylko ten droid jest w stanie otworzyć te drzwi. Ale możemy do walki już możemy sobie wziąć kogoś innego. Zabezpieczenie, otwieramy. Pójdziemy właśnie z Bastillą i z Kartem albo z Albarem, w sumie nie wiem. Tutaj spawa powietrze. Drużyna. Aha, tutaj jest drużyna. Czemu nie mogę? Co jest? Jak tu najpierw musisz powrócić do drużyny? Aha, dlatego. Teraz. Weźmiemy... Karta, żeby był jakiś dystansowiec. Bo Bastila jest w zwarciu, my też, więc... Jakiś odległościowy, zasięgowy, dystansowy nam się przyda. Pamule. Przede na spotkanie. O. Proszę bardzo, uciekaj. Nie wiem w sumie po co to zrobiłem, jak i tak chcemy ich wszystkich pozabijać, ale... Spójrzcie. Będziemy walczyć chyba Bastillą, bo... Nią się najprzyjemniej walczy na razie. Ona może porażenie? Aha, ograniczone poprzez pancerz, czyli to znaczyło, że nie. Możemy rzucić mieczem. Pchnięcie mocą i... dobra. I do ataku. Wow, granat. Miecz świetny z bardzo silną bronią. I mieczem świetnym można odbijać strzały z blasterów. Też taka, nie wiem w sumie, czy ciekawostka. Tak, ciekawostka taka. O, właśnie on ma jeszcze. Cyfronotes. Ale w tym cyfronotesie tam chyba nic nie ma zbytnio ważnego, ale jeszcze i tak zobaczymy. Terminal recepcji, czy opłaca się do niego włamywać? Mamy dużo próbników, ale... Chyba się nie opłaca. Nie wiem, zobaczymy. Na trójeczce? Nie, 1-2 on tylko. To na jedynce. Zapisik. Wejść do systemu kamer. Możemy wszystkie kamery oczywiście przejrzeć. Tutaj możemy zrobić przeciążenie, ale... To jesteśmy my. Pomieszczenie medyczne. Centrum sterowania. Winda. O, właśnie. Możemy wyłączyć tarczę, otworzyć windę. Chyba musimy otworzyć windę. Nie wiem, czy da się ją otworzyć w inny sposób właśnie. Możemy jeszcze wyłączyć tarczę robota, ale chyba nie będzie to na razie konieczne. Oj, zbrojownia. Nie wiem właśnie, czy wyłączyć tę tarczę, czy nie. Dobra, wyłączymy. Udało się. Dużo próbników zużyliśmy, no ale... Trudno. Ruszamy dalej. Tutaj jest ten medyczny chyba. Tak, medyczny. I robot wartowniczy. Piękny cios. Pierwsza pomoc. A to jakieś medpakiety chyba są. Tak, medpakiety. Jakie szczątki? Są szczątki. Pewnie coś do robota? Tak, do robota. Ja znowu nie wiem, gdzie można to znaleźć czasem. Co tutaj mamy? Nie wiem, co to za miejsce, ale... O, tutaj też jest konsola. Nie wejdź w minę, no! O, idiota. Wejdźcie, bo zanim was zakazi. Podhealujemy się trochę.
Szczególnie karta. Dobra, w sumie wiecie co? Tutaj skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Więc żegnam was, Mitrandir, i niech moc będzie z wami.